Witam. Dzisiaj mamy następną lekcję z liczb zespolonych i czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj będziemy mówić o wykorzystaniu liczb zespolonych do rozwiązywania wielomianów. Tak. Dzisiaj zaczniemy sobie wielomiany. O wielomianach było już wcześniej, więc jeżeli nic nie masz pojęcia o wielomianach, to sobie powtórz. A jeżeli jesteś już gotowy, żeby się zmierzyć z wielomianami, z wykorzystaniem liczb zespolonych, no to zapraszam, bo właśnie dzisiaj będzie o tym lekcja. Na przykład, jak pokazywałem na samym początku tutaj kursu liczb zespolonych, takie równanie kwadratowe, delta tutaj jest b kwadrat minus 4ac. W przypadku, gdy delta jest mniejsza od zera, to z tego będziemy mieli rozwiązania na zbiorze liczb zespolonych. Właśnie tak. I na początku powiedziałem tylko o tym, a dzisiaj będziemy to już rozwiązywać. Załóżmy na początku takie sobie równanie kwadratowe. Z kwadrat plus 2z plus 2 równa się 0. I wiemy, że z należy do c. Czy do c to jest skrót od complex po angielsku, czyli po prostu należy do liczb zespolonych. Nie jestem pewien dokładnie, jaka jest ta notacja w polskiej szkole. W każdym razie zacznijmy sobie rozwiązywać takie równanie. Jak je rozwiążemy? Tutaj pokażę taką metodę, jakby jak je najpierw rozłożyć, bo potem będziemy to robić w wielomianach, a to jest taki prosty przykład i przyjemny. No to co robimy? Tak jakbyśmy tutaj mieli x, w ogóle się na razie z nie przejmujemy. Pierwsza bardzo przyjazna rzecz, jaką możemy sobie tutaj wykonać, no to robimy coś takiego, że to jest z kwadrat plus 2z plus 1 i plus 1. Dlaczego to zrobiliśmy? A to się nazywa uzupełnienie do kwadratu. I teraz mogę sobie to ściągnąć, że to jest z plus 1 do kwadratu. I jeszcze zostało mi to 1 tutaj. Zaraz po to robię to, żebym mógł to ładnie rozłożyć. Tu jest taki bardzo przyjemny trik. Jakbym tu miał, jak widzisz, to będzie miało rozwiązania tylko i wyłącznie na zbiorze liczb zespolonych, bo gdyby tu był minus, to mógłbym uzyskać tutaj wzór na różnicę kwadratów i od razu bym miał rozwiązania rzeczywiste, ale tak nie jest. Dlatego wykorzystuję tutaj, mówię, trik w takiej postaci, że tutaj posłużymy się właśnie i. I w tym momencie to nam powoduje, że możemy mieć jeszcze odblokowane te dwa rozwiązania. Dlatego, że robimy, że to jest minus i kwadrat. Minus i kwadrat, bo 1 na plusie to jest minus i kwadrat, jako że i kwadrat jest minus 1. No i teraz mam różnicę dwóch kwadratów, to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli to będzie a minus b razy a plus b. No czyli zapiszmy to. To będzie z plus i z plus 1 najpierw. Z plus 1 dodać i razy z plus 1 odjąć i. No i w ten sposób sobie to właśnie rozwiązaliśmy. To teraz przyrównujemy do zera, więc żeby całe to było równe 0, no to jedno z tych musi być równe 0, a to oznacza tylko i wyłącznie, że z plus 1 plus i jest równe 0 lub z plus 1 minus i jest równe z plus 1 minus i, tu powinno być i jest równe 0. No i teraz jak sobie to przyniosę, no to mam rozwiązanie pierwsze, z równa się minus 1 minus i rozwiązanie drugie, z równa się minus 1 plus i. I to są dwa rozwiązania tego równania kwadratowego, dla którego delta jest mniejsza od 0 i dla którego nie mamy rozwiązań rzeczywistych. Jak widzisz, no właśnie uzyskałem teraz dwa rozwiązania. Także niszczę to, co mówili nauczyciele w gimnazjum o delcie mniejszej od zera. Bardzo lubię po prostu to robić. Przepraszam. Już się powstrzymuję. Spójrzmy teraz na następne równanie. Z kwadrat plus 3z plus 5 równa się 0. Teraz nie będziemy już tego tak rozbijać. To było pokazane, bo to jest wstęp do wielomianów wyższego stopnia. Teraz po prostu sobie to policzymy sobie deltę tutaj normalnie, tak jak zawsze się liczyło deltę. Delta, czyli 9 minus 4 razy 1 razy 5, czyli
czyli 20 minus 20, delta jest minus 11. Co byśmy zrobili w liceum? Powiedzielibyśmy, że nie ma rozwiązań, ale w tym momencie my jesteśmy tutaj sprytni, robimy pierwiastek z delty, równa się pierwiastek z minus 11, pierwiastek z minus 11, no i normalnie oczywiście tutaj szok i niedowierzanie, ale my się tym nie przejmujemy, jedziemy dalej, to jest i kwadrat razy 11, czyli ostatecznie to jest pierwiastek z i kwadrat razy pierwiastek z 11, tak? Pokazuję to tylko raz, będę to pokazywał, jak się to rozbija. Więc to jest pierwiastek z 11 razy i. Pierwiastek z 11i. Jak widzimy, i pozwoliło nam rozszerzyć się tutaj. Dzięki takiemu małemu, niepozornemu i możemy bardzo dużo rzeczy zdziałać. Tutaj właśnie teraz poznajmy moc tego i, rozwiązując wielomiany. No i jak to liczę? No z to jest minus b plus minus pierwiastek z delty, czyli no zapiszę to w ten sposób, plus minus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 11 i, to i jest już poza pierwiastkiem, nie? Żeby nie było, przez 2a, a moje jest 1, więc to jest po prostu przez 2. No i mam to już jakby w jednym podanym rozwiązaniu, no czyli jeszcze, no dobra, zapiszę to jako dwa rozwiązania, przy czym rozbiję to od razu też na dwa ułamki, żeby mieć to w formie kartezjańskiej jako liczbę, jako już liczbę zespoloną ładną. I to jest moje pierwsze rozwiązanie. No i z, drugie rozwiązanie, to jest przecinek minus 3 drugie minus pierwiastek z 11 drugich i to jest właśnie ta część urojona. No i tak się rozwiązuje właśnie równania takie zwykłe, kwadratowe. Jak widać, nie ma z tym żadnego problemu. A teraz zobaczmy, co się stanie, kiedy na przykład dostaniemy równanie takie trochę inne. Na przykład mamy równanie takie. Z do czwartej plus 4z kwadrat minus 5 równa się 0. I co teraz? Mamy równanie czwartego stopnia niby, ale tak naprawdę możemy to obejść, tak jak się obchodzi zawsze w tego typu sytuacjach. Robimy, że w równa się z kwadrat. To jest takie podstawienie. I zauważ, że w ten sposób możemy obejść to, że to jest do czwartej. No i skoro teraz w to jest z kwadrat, to moje równanie ma teraz postać w plus 4w minus 5 równa się 0. W plus 4w minus 5 równa się 0. Co teraz robię? No teraz po prostu rozwiązuję to jako zwykłe równanie kwadratowe, tak jak robiłem to w dwa przykłady wcześniej i jeden przykład wcześniej. Tu wygodnie akurat będzie to rozłożyć, więc sobie to rozłożę w taki sposób, że to będzie w plus 5 w minus 1. Tu sobie z wzorów Wieta po prostu skorzystałem. Tak równa się 0. I teraz podstawiam już z kwadrat tutaj w tym miejscu. Jako już mam, że to rozłożone, z kwadrat plus 5. A tu mamy z kwadrat minus 1. Widzisz, jak to ładnie wszystko się poskracało. Można to oczywiście najpierw wyliczyć z tego, tak jakbyśmy to liczyli w równaniu kwadratowym. Wtedy bym miał policzone dla w. Podstawiłbym wtedy z kwadrat równa się tyle i bym miał odpowiedź. Tutaj już zrobiłem to w taki trochę inny sposób, czyli tutaj mam jakby dwa takie miniaturowe równania kwadratowe, więc z kwadrat równa się 0 lub z kwadrat minus 1 musi się równać 0, żeby taka sytuacja zaistniała. No i teraz to, co robię, teraz z kwadrat rozwiązuję to po prostu w ten sposób, że przenoszę to na prawo, z kwadrat równa się minus 5 lub z kwadrat równa się 1 i teraz to pierwiastkuję oba te moje rozwiązania i uzyskuję, że z równa się plus minus pierwiastek z 5 i, bo to jest pierwiastek z liczby ujemnej, i z równa się również plus minus 1. I to są cztery rozwiązania. Jak widzisz, zawsze będziemy mieli taką liczbę rozwiązań, jaki mamy stopień wielomianu, jeżeli działamy na liczbach zespolonych. W normalnej sytuacji byśmy musieli tutaj jeszcze dodać założenie, że w jest większe od 0 i automatycznie byśmy odrzucili to rozwiązanie z minus 5. Ale jesteśmy przecież na liczbach zespolonych. Nie musimy się do niczego tutaj ograniczać. Także jak widzisz, takie są różne metody rozwiązywania tych zadań, jeżeli chodzi o
funkcję kwadratową albo sytuację tak naprawdę, bo to były sytuacje, w których funkcje, znaczy ten no, wielomian był sprowadzany do funkcji kwadratowej, no bo z do czwartej, tak samo jakby miał z do szóstej plus z do trzeciej plus tam jakaś stała, no to wtedy to byłoby, no też mógłbym podstawić wtedy w równa się z do trzeciej. Ale my się zajmujemy w tej chwili czymś innym. My teraz się będziemy zajmować wielomianami o stopniu trzecim albo wyższym. I w tym celu chciałbym, żebyś właśnie przypomniał sobie lekcję z wielomianów. Ja tutaj napomknę tylko parę takich istotnych rzeczy, czyli właśnie takie twierdzenie o reszcie, twierdzenie o czynniku tutaj i takie podstawowe twierdzenia algebraiczne, jeżeli chodzi o wielomiany. Na przykład jeżeli wielomian p od x, to jest taka powtórka krótka z wielomianów. Jeżeli wielomian p od x dzielimy przez x minus a, to jest liniowy wielomian x minus a, no to wtedy reszta z takiego dzielenia to jest p od a po prostu. P od a. Jeżeli na przykład dzielę wielomian z do czwartej plus ileś tam przez x minus 3, to reszta z tego wielomiana to jest ten wielomian właśnie od trójki. To jest pierwsze bardzo ważne twierdzenie. Kiedy dzielę wielomian przez wielomian liniowy x minus a, to reszta jest p od a, czyli w tym wielomianie. Teraz jest jeszcze takie twierdzenie o czynnikach, że kiedy po takim dzieleniu, kiedy p od x dzielone przez x minus a da mi resztę 0, jeżeli reszta jest równa 0, jeśli tak jest, jeśli reszta jest równa 0, to wtedy x minus a jest czynnikiem p od x. Czyli mogę zapisać, że p od x to jest jakiś tam q od x, czyli inny wielomian niższego stopnia o 1 razy x minus a. O tym właśnie mówi mi to twierdzenie o czynniku. Jeżeli podzielił się bez reszty, to znaczy, że jest po prostu czynnikiem i on rozkłada nam ten wielomian. Teraz jest jeszcze jedno ważne to twierdzenie, które przypomnę dla liczb zespolonych, że jeżeli p od z równa się 0, to jest jakiś wielomian, z to jest liczba zespolona i on jest stopnia większego niż 1 albo większego, no to musi mieć przynajmniej 1 albo więcej rozwiązań zespolonych. Musi mieć pierwiastki, musi mieć rozwiązania. Jeżeli mam wielomian pierwszego stopnia, musi mieć co najmniej jeden pierwiastek. Każdy wielomian musi mieć co najmniej jeden pierwiastek zespolony. I co jest jeszcze ważne, że mogę każdy wielomian stopnia n tego, taki jak ten, może być wyrażony jako n liniowych właśnie czynników, czyli produkt, czyli iloczyn dokładnie n rozwiązań do takiego równania pz równa się 0. To trochę brzmi, to jest trochę zagmatwane, chodzi po prostu o to, że jeżeli mam na przykład wielomian stopnia trzeciego, to mogę go wyrazić jako x minus a razy x minus a razy x minus a. 3 takie x minus a, przy czym każde z tych a to będzie rozwiązanie do tego wielomianu. I on będzie miał dokładnie tyle samo, na tyle mogę go rozbić liniowych wielomianów, czyli formatu x minus a, jaki jest jego stopień. A jeżeli mogę go rozbić na tyle wielomianów, to znaczy, że automatycznie tyle mam rozwiązań i każde z tych a, które rozbije x minus b, jeżeli mogę zapisać wielomian p od z jako x minus a razy x minus b razy x minus c i p od z jest stopnia trzeciego, to znaczy, że a, b i c to są rozwiązania tego, to są pierwiastki tego wielomianu, to jest wszystko na liczbach zespolonych i zawsze będę mógł rozbić, dla stopnia czwartego będę mógł rozbić na 4 takie liniowe, czyli x minus a właśnie w tej postaci wielomiany i tak dalej. Dla stopnia n tego na n takich i będę miał n rozwiązań zawartych w tym wielomianie. I co jest jeszcze ważne, to zauważyliśmy tam na początku, albo nie, ja Ci teraz o tym powiem. Może znajdę teraz tę kartkę z tymi naszymi rozwiązaniami tutaj. Mam nadzieję, że mi się uda.
to będzie chyba tutaj tak. Jak widzisz, tutaj mieliśmy rozwiązanie. Jedno rozwiązanie było minus 1 minus i, a drugie minus 1 plus i. Tak samo tutaj, spójrz. Jedno rozwiązanie było minus 3 drugie plus pierwiastek z 11 przez 2 i, a drugie minus 3 drugie minus pierwiastek z 11 przez 2 i. I co to dla nas oznacza? To dla nas oznacza, że każde złożone, zespolone pierwiastki wielomianu, czyli jeżeli wielomian ma pierwiastki rozwiązania po prostu zespolone, a współczynniki tego wielomianu są rzeczywiste, czyli na przykład wielomian, nie wiem, 5x do trzeciej plus 2x kwadrat plus, nie wiem, rzeczywiste to może być nawet pierwiastek z 3x minus 7, to on ma współczynniki tutaj stojące przy x rzeczywiste i jeżeli on ma, jeżeli taki wielomian ma zespolone rozwiązania, to wtedy one się pojawią jako para zespolona, czyli zawsze rozwiązania na liczbach zespolonych pojawiają się jako liczba zespolona i jej sprzężenie. To jest reguła właśnie sprzężonego pierwiastka wielomianu. To jest taka reguła. Musisz pamiętać po prostu, że zawsze jak znajdziesz jakiś pierwiastek wielomianu, na przykład z równa się i ona z pierwiastkiem, na przykład, ja nie liczyłem, ten wielomian dopiero przed chwilą wymyśliłem, z jest równy 5 plus 3i, to nawet nie licząc będę wiedział, że z2 jest równy 5 minus 3i i jest również pierwiastkiem tego wielomianu. To nam właśnie zapewnia reguła mówiąca o sprzężonych pierwiastkach każdego wielomianu z współczynnikami rzeczywistymi. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.